Dzień dobry, tu wydawnictwo jedyne takie, a ja nazywam się Jolanda Markola i jestem jego założycielką. Stało się to w 2015 roku i od tego momentu rządzę tu niepodzielnie. O rany, a co mi się tu wyświetla? To miała być niespodzianka, ale nie w tym momencie. No, tak, skoro już się wszystko wydało, to powiem. To są zakładki i zawieszki, oryginalnie wykonane i sygnowane, które dołączę do każdej kupionej przez Was książki. A oto one. Drogi czytelniku, tu i teraz masz okazję dowiedzieć się, i to z pierwszej ręki, co wiedźmy i czarownice mają ci do powiedzenia. A zapewniam, że nikt by ich o to nie podejrzewał. Makabra, łoczyca, szkarada, matnia i inne to wiedźmy i czarownice początkowo budzą grozę i niechęć, ale to się jednak zmienia po bliższym ich poznaniu. We wstępie znajdujemy określenia, które świadczą o tym, z jaką łatwością i bezrefleksyjnie potrafimy oceniać kogoś. Kogo właściwie nie znamy i poznać nie planujemy. Natomiast zwierzenia każdej z czarownic otwierają nam oczy na ich, chociaż specyficzne to niemal ludzkie i bliskie nam cechy, które jesteśmy w stanie nie tylko zaakceptować, ale również zrozumieć i odziwo polubić. Wystarczy tylko posiąść umiejętność słuchania i słyszenia. Kim i ktoś z nikim to książka, która dostarczy wam sporo emocji. Zaskakująca, tak wizualnie, jak treściowo, adresowana jest do dzieci młodszych i starszych, lubiących łamigłówki słowne i niespodzianki. Jej bohaterowie prowadzą pozornie prostą rozmowę, jednakże naszpikowaną tak wieloma zabawnymi pułapkami dwuznaczności, gry słownej, że stanie się dla was niemal zabawą wchowanego. Ale jest w tej książce jeszcze coś. Oprócz wyzwań związanych z gimnastyką umysłu, autorka ma dziecku do przekazania bezcenną wiedzę jak ważna jest dla nas przyjaźń, jak rozpoznać prawdziwego przyjaciela, jak go zdobyć i jak samemu stać się dobrym przyjacielem. Strachy Rysia to przezabawna opowieść o niesamowitej i zaskakującej przygodzie dwojga małych, ale rezolutnych bohaterów, dziewczynki i jej brata, którzy wybrali się na zwyczajną wycieczkę do parku, a spotkało ich tam coś niespotykanego. Razem z dziećmi poznajemy ogromnego jak góra, ale płochliwego jak polna myszka, stwora o imieniu Rysio który dotychczas nie uświadamiał sobie, jak odważny być potrafi. Kiedy jednak trzeba było stanąć w obronie swoich małych przyjaciół, nie zastanawiał się długo i zapominając o strachu, wykrzesał z siebie drzemiącą w ukryciu waleczność. Ptaki, których Rysio bał się najbardziej, paradoksalnie przyczyniły się do wyzwolenia w nim odwagi i poczucia odpowiedzialności za słabszego od siebie. To książka o przełamywaniu swoich słabości, o satysfakcji i radości, które czerpiemy z pomagania potrzebującym. Warto też zwrócić uwagę na dołączony do książki audiobook.